Nie no, najpierw kawka, bo mnie dzisiaj ktoś namówił tutaj, także wiecie. Że kawa i papieros to nie dla, nie zagraża zawałowi, nie dla ludzi z pasją. Dobra, podłączmy sobie najpierw wejście końcówki. Tutaj mamy wyjście na korektor, czyli tutaj mamy limiter. Podłączamy w tej chwili limiter. I mamy wejście tu, a masę mamy obok. Okej. A masę mamy tu obok. Są wcięcia na płytce. Okej. Podpięte. No dobra, teraz odwracamy sprzęcior. Praktycznie zaraz będzie oryginał. Zaraz będzie oryginał bez obudowy, ale będzie oryginał. Kurczę, jeszcze jakieś pająki. Musimy tak zamontować korektor, czyli tak tutaj wsunąć, tutaj wcisnąć, poprostować trochę trzeba, bo się pogięło się. Oczywiście już się zaciął. Dobra. Komplereczki. Made in GDR, tak? Nie. Inaczej. Gdzie to był? Made in GDR, no. Możesz ty. I teraz tam dłuższe szczypce jakieś. Dłuższe szczypeczki. Okej. 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 Wszystko się trzyma. Korektorek pracuje. No to pójdzie później, potem pójdzie fizelina, żeby tu kurz nie paskudził tych potencjometrów. No i teraz musimy zrobić tak, brązowy był tu, teraz musimy, wiecie co musimy zrobić? Odpalić telefon, a w telefonie odpalić fotkę ze zdjęć. Brązowy szedł tu. O tu. W tym miejscu, dobra. Mam serwisa manuala, ale się przyzwyczaiłem, bo przy maszynach często, gęsto robi się full zdjęć, żeby... I teraz tak, jak tu szło? Zielony, czerwony, biały. Z tej strony. Zielony, czerwony i biały. Telefonik trochę. Zielony. Czerwony. I biały.
Dobra. Wyjście na limiter. Krzed z tąd. Tutaj to już nie trzeba, nic żadnych kłopek, bo już tu wszystko wiadomo. Czyli masa i wyjście z potencjometra. Masa i wyjście z potencjometra. Nie ma po co dołożyć nowej cyny. Dobra. No i co, słuchajcie, podpięte, tak? To jeszcze sprawdźmy tylko, bo podpiąłem tutaj te dwa gniazda. Sprawdźmy, czy one nie mają zwarcia do masy. Żeby nie było zaraz niepotrzebnych surprise'ów. Nie mają. Masa. I to nie ma. Dobra. To nie ma. To nie ma. Wszystko jest git. Nie chce mi się lutować na kabel od kolumny jacka, także sobie zaraz tutaj przylutujemy. Wytnijmy chociaż jedną kolumnę. O. Tu jest. Wszystko mi tu spada, dobra. Ale panel, ja pierdzielę. Nie wiem, czy tego nie tłoczyć gdzieś na nowo, nie zamówić. Podepnijmy sobie tak, masa plus, bezpośrednio, a co bez beka? Co to przestało grać? Okay. Dobra, podpięte, sumę do dołu. Sprawdzimy sobie teraz działanie tego limitera, zaraz, za momencik. Zasilanie. No, kabel zasilania, gdzieś tu był. No był tutaj na wierzchu, jest, dobra. Nie, to nie było. Ale numer. Dobra. Dobra, znajdziemy kabel od zasilania, podłączymy sobie jeszcze odbiornik od gitary, znaczy gitary i sprawdzimy go zaraz.